Cześć, witajcie, jestem Czekotacz, w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity na naszym kanale. Ten odcinek będzie krótszy, kontynuuj, jest zła przygoda. Dziś robimy tak, robimy tą misję, pik i ruszamy fabułę. Jakoś tak po prostu, tak skrótowo, co my zamierzamy dziś zrobić, więc obiegniemy do tej misji 30 metrów. Musa na razie zostawiam, bo po prostu nie ogarniam tak prosto. A to też mam na to plan, po prostu sobie będę się przygotowywał przed odcinkiem, albo będzie w praniu. It seems some royalist fanatics called Les Actes des Apôtres are on a book-burning spree. Many rare manuscripts are in danger. Meet my contact at Place Dauphin and save what you can. We'll find them a good home here. Dobra, okej, tu mam iść. Jedna rzecz, bo najpierw... Ma parole, mais il se passe quelque chose. I to jest właśnie podwójne zabójstwo potrzebne, często, gęsto. Chyba mam 500 metrów, ja nie będę tego biegł, mówmy się, aż tak walnięty nie jestem. To w ogóle jest nowy strój do kolejnej postaci. Ciekawe do kogo, zakładam, że pewnie Connor. No, dobra, tu mamy się udać, najbliżej będzie stąd. Tu jest ta szybka podróż, którą często gęsto korzystamy. Wiecie co, ja powinienem tak szczerze chyba zrobić sobie dłuższą przerwę i porobić wszystkie poboczne, ale wiem, że wam tego się aż tak nie chce, wybłać kapsza. Więc teraz co, no takie misje to poboczne, takie bardziej poboczne, potem fabułka trochę. Zespił się? Nie. Jeszcze w ogóle na Versal będę musiał kiedyś wrócić, bo tam mam zadanie, że oczyścić cały jakby na 100%, a tego nie zrobiłem. No ma teraz, tylko tym razem uważajmy, żeby się nie zapaść pod mapę w tym miejscu. Więc omijam ten kominek z drugiej strony. Kominek, Boże, tą wieżyczkę z drugiej strony. Właśnie to zrobiłem i mi wyciąg nie zadziałał. Taka mała różnica. Well, it makes me happy to see you here today, citizen. They say. Kurwa, żyje. No tak, bo muszę go zabić podczas tego, inaczej to nie zadziała. Thank God you're here. They burned most of Monsieur Deschamps' library already. Please save what you can. Takie rękopisy niszczyć, to jest kurwa historia, debile. O, to jest fajna zabawka! Jebacz go. Chyba trzy rękopisy. Proszę próbować więcej remontów KFAB. No i dobra. Git. Aby odblokować kolejne misje Madame Gruz. No, Madame Gruz. Dobra, ma kolejne misje, więc akurat nie tu myślę, że jeszcze chwilę to porobimy. Zrobiliśmy trzy remonty, więc będą trzy misje. No.
Mój ten odcinek będzie krótszy, więc w sumie jakbyśmy go spędzili na robieniu tych takich rzeczy z tego, to w sumie nie będzie źle. A, no, że spędzimy na tym. Witaj, madam. I much prefer books in libraries. One of our informants may have been compromised. She's posing as a scullery maid near Port Saint Denis. We need you to tail the innkeepers, find out if they suspect her, and get her out if she's in danger. O ja pier. Tu na pewno będzie jej nie zgrozić niebezpieczeństwo. Już myślałem, że tam nie mogą użyć szybkich wody, że to musiał to biec. Uch. Ej, ta broń jest dobra. To jest taki mocny, szybki atak. Zelma. It's the bloody scullery girl. Claude said he spotted her hiding a note under a loose cobble. I didn't even know the wretch could read. So? She's probably just scribbling for her gutter rat friends. That's what I thought at first. But then I went and read the note. She knew about Reynard. She had details of the operation. I think she's a spy. Ha! This is what we get for taking in war orphans. What do we do? Don't worry, I'll take care of it. Ej, ta broń jest dobra, nawet na trzeci poziom bez problemu rozwalam, rozumiecie to? Wcześniej nie dawałem sobie rady tamtą, ale to raczej mi chodzi, tamtej wtedy sobie nie dawałem raczej rady z powodu tej do dupy broni, tej drzewo coś tam, drzewo włóczni. A tu już jest dużo lepsza. Spokojnie, załatwiono. Tam jest jeszcze tylko snajper po drugiej stronie. Poza tym wszystko git. Szybkie to misje. I szczerze, bardzo szybciutkie misje. Takie bardzo też wygodne, nie ukrywając. No to już jest trzeci poziom, no to już będzie trochę trudniejsze. 5 minut dostarczymy czasowo, myślę. Przy tym tempie. Coraz więcej to osób. The Queen's dresser, Rose Bertin, agreed to make new costumes for the theatre.
But it seems her royal past wasn't enough to spare her the attentions of radicals. Les Actes des Apôtres vandalized her shop, and now Rose is nowhere to be found. Go to the Marais and see what you can find out. I'm worried about her. O, to już będzie ciekawsze, bo musimy iść na nowe, nieznane nam terytorium. Najbliżej będzie stąd. I pójdziemy od razu w sumie sobie odkryć mapę. Kurde, tak to umiejscowili, że trudno jest najechać. A wiecie co, walić chyba pobiegnę na piechotę, będzie szybciej patrząc. No w sumie tam mam tu prostą drogę. Dobra, zobaczymy. Jeszcze metrów, odszukaj Rozy Bertin. Szkoda, że tu nie mam nic odkrytego, bo tak biegam z po omacku. Ale no, takie życie. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Spierdalaj. No kurwa, idź! Jak zajebiście! Chyba ja muszę ten wonnika wyeliminować. Gdzie jest ten zasrany dzwonnik? Ja też mogę. Tu jesteś! Ej, ta broń jest zajebista. Ogólnie ta ciężka. No tego oczywiście nie otworzę, a tu jest jeszcze jedna dobitka. Ej, ale ta broń... Magnifique. O. Dobra, zróbmy tak. Pozbądźmy się dzwonu. Zbierzmy kokardę, bo jest tu w tym korytarzu.
Czekaj, bo ja tu mam zadanie, wypierda. Hey, you there! Stop! Get back here, you prat! What you got? Zgin! Madame Bertin, I presume. Oh, you must be Charlotte's friend. I came here to recover my work from these scoundrels, but... well... Say no more. Get yourself to safety. I'll deal with this. Merci. Wiem, czemu misja długa. Pójdzie szybko, mi się zdaje. Pisałem punkt w ogóle z tymi wajdekami, to ja przebiegłem przypadkowo. Okej, udało się bardzo ładnie. Teraz jeszcze dwa. I tutaj się już tak. I tutaj zaczniemy od snajperów. Muszę ginąć. Tu jest gruby, grubego, idźmy wyeliminować od razu. To jest super zabawka. Ej, to jest super zabawka. Drugi kostium, jeszcze szybko trzeci i kończymy misję. Thank you.
Super zabawka. Now, how the hell do I get all this back to the theater? Oh merde! Garde! Hâtez-vous! Garde! O, drom się na straż. Kurwa, ej, zawiesiłem się. Żyj, żyj, żyj. Kurwa, no żyj, Arno, debilu pierdolony. Dokąd ja mam wybiec? Jeszcze trochę. Tędy tutaj przed chwilą wszędzie byłem, tak mam. No bo tu byłem. Git, i misja wykonana. Arno, weź tak nie kłócaj, dobra. No i co? To byłoby tyle, no wydaje jednak są jeszcze kolejne. Nasz to kończymy i w kolejnym ruszamy swobodą, więc to byłoby na tyle. Ja byłem Ryczko, no i cześć, powiedzmy się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Unity. Pa, pa!